Wydawnictwo Fabryka Słów przedstawia. Kel Kate. Kroniki mroku. Mak bez reputacji. Przełożył Piotr Kucharski. Czyta Maciej Kowalik. Produkcja Audioteka. Prolog. Bordran wpatrywał się w trzech stojących przed nim mężczyzn. Rzadko zdarzało się, by ktoś odwiedzał mały gabinet, do którego można było się dostać wyłącznie przez ukryte drzwiczki prowadzące z większego biura, wykorzystywanego na co dzień. Zgodnie z wymogami tradycji, powinien przywitać zagranicznych dygnitarzy w sali tronowej, ale wątpił, czy życzyliby sobie takiego zainteresowania. Ich sprawy wymagały pełnej dyskrecji. Wiedział, kim są ci ludzie, i ta świadomość sprawiała, że ciarki przebiegały mu po grzbiecie. Cieszył się, że za jego plecami stoi ktoś, kto mógłby go obronić, równie złowieszczy jak ta trójka, tyle że jego człowiek był zobowiązany go chronić zarówno z racji swojego wyszkolenia, jak i magicznej przysięgi. Nie, rzekł. Nie mogę zrobić tego, o co mnie prosicie. Tak musi być, odparł ten, który przedstawił się jako Dżajardun. Rycerz Mikajala wypowiedział się bardzo precyzyjnie. – Co mnie obchodzą bajdurzenia rycerza Mikajala? – odparł Bordran. – To jest królestwo stwórcy! Dżajardun westchnął ze zniecierpliwieniem, a Pejder wystąpił naprzód. – Stwórca stanowi manifestację trójga bogów. Koroleus zastosował tę doktrynę, żeby zjednoczyć ludzi w czasach, gdy byli podzieleni. Zebrane wspólnie moce Mikajala, Reiny i Niko składają się na twojego stwórcę. Bordran przeciągnął dłonią po twarzy. — Nie mam ochoty na lekcje z teologii. Moja odpowiedź nie ulega zmianie. Pejder i Jardun wymienili znaczące spojrzenia. — Jesteśmy w pełni zdolni do tego, żeby go szkolić — powiedział bezimienny człowiek Bordrana. — Dlaczego trzej Sengoka z odległych królestw postanowili się w to włączyć? Nawet nie czcicie Mikajala. — Jesteśmy dwoma Sengoka — odparł Jajardun, jakby mówił do dziecka. Wskazał trzeciego imieniem Beringisz. On jest sen. Co za różnica? Nie, jest Goka. Wyjaśnił rzeczowo Jardun. Wargi Beringisza ściągnęły się nieznacznie i mężczyzna popatrzył na Bordrana, jakby rzucał królowi wyzwanie. No dalej zlekceważ mnie. Bordran już otworzył usta, żeby domagać się doprecyzowania, ale Jajardun kontynuował. Naszą boginią opiekuńczą jest Niko, ale czcimy troje bogów z równym szacunkiem. Często się zdarza, że ci, którzy tego nie rozumieją, Podchodzą z wahaniem do takich jak my. Makromantu. warknął z niesmakiem Bordran. Niektórzy tak nas nazywają, przyznał Jaru, ale w przeciwieństwie do powszechnego przekonania, nie ożywiamy zwłok. Dusze, które jeszcze nie zdążyły przekroczyć bramy, przywracamy do ich naczyń, jeśli się do tego nadają. Naczyń ciał, wyjaśnił Pejder. Przy założeniu, że wciąż są w stanie gościć w sobie dusze. Czcimy bogi śmierci, ale nasza posługa służy życiu. Beringisz prychnął. Jest konieczne, żebyś go przekazał. Jeśli wiesz, kim jesteśmy, to wiesz również, że nasze szkolenie przewyższy wszystko, co sami możecie zapewnić. Popatrzył na bezimiennego mężczyznę stojącego obok władcy. Nawet ty nie potrafisz tego, co my. Jesteśmy świadomi twojej przysięgi, powiedział Jajardun, na nowo przyciągając uwagę Bordrana. Musisz wysłać go na naukę. Skąd o tym wiecie? Spytał Bordran, czując, jak przyspiesza mu puls, a myśli galopują. Poinformował nas rycerz Mikajala, odparł Pejder. Poślij go z nami, a okaże się najpotężniejszym człowiekiem w dziejach. Albo najstraszniejszym, skomentował bezimienny z ramienia króla. Pejder skinął głową. Tak, to też. Nie rozumiem, rzekł Bordran. Dlaczego on? Dlaczego nie można wyszkolić Kejdena? To on jest dziedzicem, to zapewniłoby mu przewagę. Trzej przybysze jedynie wpatrywali się w niego bez słowa. Bordran znał już odpowiedź. Plotki były prawdziwe. Tejden, zaledwie siedmioletni już stanowił prawdziwy koszmar, a władca wątpił, czy ci ludzie zdołaliby coś na to poradzić. Obejrzał się na bezimiennego. To, co mówi Sengoka, jest prawdą, powiedział tamten. Trzeba go wyszkolić. Nie zdołają zrobić tego sami, ale jeśli odpowiednio pokierują adwersarzami okaże się on najgroźniejszym wojownikiem jaki kiedykolwiek opuścił tamtą fortecę Bordran zwiesił głowę nie ukrywał łez był to królewski przywilej przysięga zmuszała go do zaakceptowania oferty W porządku Jeśli królowa istotnie jest w ciąży i noworodek okaże się chłopcem jak twierdzicie wówczas zostanie do was wysłany ale mam warunek Jeden z was musi zostać by szkolić Kidena to mój dziedzic i jedynie dziecko. Odpowiednio pokierowany, może jeszcze stać się królem, z którego asza i będzie dumne. Pejder i Jajardum znów spojrzeli po sobie. To propozycja do przyjęcia, odparł Pejder. Jako, że rycerz zlecił to zadanie jedynie dwóm z nas, trzeci pozostanie tutaj. Obaj spojrzeli na Beringisza, który pokręcił głową. Nie, ja powinienem, to nie jest kwestia do dyskusji. Uciął Dżajardun. Beringisz był wyraźnie wściekły, ale nie uronił już ani słowa. Wszyscy trzej skłonili się i opuścili komnatę. Bezimienny mężczyzna położył dłoń na barku Bordrana. Nie chcę nigdy rozmawiać o tej potwornej chwili. Oznajmił król. Rok później. Chodź, Urmelo, powiedział Bajrand. Dziękuję, odparła ujmując jego dłoń. Zachwiała się lekko wysiadając z powozu. Zaokrąglony brzuch utrudniał jej przedostanie się przez wąskie drzwiczki. O, jęknęła. Znowu kopnął i wydaje mi się, że jego stopa utknęła pomiędzy moimi żebrami. Przykro mi moja droga, wkrótce dostaniemy pokój. Wtedy będziesz mogła położyć się i odpocząć. Może zaczekamy dodatkowy dzień albo dwa, zanim wyruszymy do Bembrik. Nie uznała, gładząc się po brzuchu. Chcę, żeby urodził się w swoim nowym domu, a nie w przypadkowej gospodzie. Bajrand rozejrzał się w poszukiwaniu szpiegów. Nie czuł żadnych prób przebicia zaklęcia ochrony przed podsłuchiwaniem, które wzniósł wokół nich, ale i tak ktoś mógł ich śledzić. Chwycił torbę, nikomu nie pozwalał jej dotknąć, a potem pomógł żonie pokonać kilka kroków dzielących ich od wejścia do gospody. Gdy tylko znaleźli się w środku, otoczył ich gwar tłumu zebranego we wspólnej sali. Jaki jest powód tych uroczystości? spytała jakaś kobieta przy stoliku najbliżej kontuaru, gdzie Bayrand i Urmela czekali na karczmarza. Dziś urodziny księcia Kejdena, kończy osiem lat! odparł towarzysz kobiety gburowaty mężczyzna, łysawy, ale za to z obfitym zarostem. Kobieta pokręciła głową. Słyszałam, że jest potworem. Współczuję księciu Tresonowi. Szkoda, że trzeci zmarł. To przekleństwo rodziny królewskiej, rzekł jej kompan. Trzeci zawsze umiera. I lepiej nie wypowiadaj się w ten sposób o księciu. Zakuliby cię w dyby, a może nawet powiesili za zdradę. E tam zripostowała. Wszyscy tak mówią. Nie uda im się zakuć wszystkich w dyby. Jej hełpliwy śmiech został zagłuszony przez grzmiący głos karczmarza, który podszedł do kontuaru. — Musisz być lordem Setem — powiedział, po czym skinął głową Urmeli. — Witaj, pani Set. Dopilnowałem, żebyście dostali najlepszą kwaterę, jaką dysponujemy. To niewielkie miasteczko i nie mamy zbytnich luksusów, ale wiedzie się nam całkiem nieźle. Wystarczy mi możliwość położenia się na miękkim łóżku przy otwartym oknie — odparła Urmela. — Oczywiście, moja pani. Zarezerwowałem dla ciebie pokój narożny. Ma dwa okna, więc możesz liczyć na miły wietrzyk. Byrand pomógł Urmeli wejść po schodach i pokonać odcinek korytarza dzielący ich od pokoju położonego z dala od hałaśliwej wspólnej sali. Kilkoro służących przyniosło ich worki i kufry, po czym bez słowa opuściło pomieszczenie, które okazało się przytulne i wyposażone w wygodne łóżko, tak jak obiecał karczmasz. Gdy znaleźli się sami, Byrand znowu sprawdził zawartość torby. – Co ty robisz? – zapytała jego żona. — Nic, po prostu upewniam się, że nie doszło do żadnych uszkodzeń. — Zerkasz do tej torby co godzinę, odkąd opuściliśmy Kaybane. — Wiem. — odparł, przyglądając się ceramicznej urnie. Widniejące na niej dziwne, toporne runy pozostały nienaruszone. Nie widać było żadnych pęknięć czy odpryśnięć. Zamknął na powrót torbę. — To ważne — mruknął pod nosem. — Muszę mieć pewność. — Co to takiego? — spytała Urmela. Popatrzył na nią. — To coś niezwykle istotnego. Musimy to ukrywać. Nigdy nie może wpaść w ich ręce. Spuścił wzrok na jej zaokrąglony brzuch. Musimy dopilnować, by ten świat pozostał bezpieczny. Dla niego, oczywiście, mój ukochany, odparła, wyciągając do niego rękę. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby był bezpieczny. I dostał wszystko, czego potrzebuje. Jeden, dwanaście lat później nie przestań! Jeśli się poślizgniesz, wpadniesz w poważne tarapaty. To wygłoszone bez przekonania upomnienie trudno było traktować poważnie, ponieważ towarzyszył mu słodki, chichot brzmiący w uszach łesona niczym dzwony. Mówiłem ci już ja, że potrafię to zrobić! Nie spadnę! Zacisnął usta, gdy stopa zaślizgnęła mu się do sadzawki ze śliskiego pokrytego glonami głazu, a nogawka znoszonych spodni, zamoczyła się aż do kolana. Przynajmniej nie za głęboko. Dodał ze śmiechem. Dia stała na porośniętym drzewami brzegu w równie wytartych spodniach i długiej, ręcznie tkanej tunice. Obok niej, na szeroko rozstawionych nogach, stało jagniątko o śnieżnobiałe runie, przekrzywiające głowę, jakby starało się ustalić, czym jest to małe, zielone stworzenie podskakujące w błocie. Na szyi owieczki wisiała różowa kokarda przywiązana do sznurka trzymanego przez die, Wesson obejrzał się za siebie i ujrzał, że dziewczynka stoi z chytrą miną i skrzyżowanymi rękoma, podczas gdy on, jej najstarszy przyjaciel, ślizgał się po mokrych rzecznych głazach. No dobrze. Nie do końca był jej najstarszym przyjacielem. Miał zaledwie dwanaście lat, tak samo jak ona, ale przyjaźnił się z nią najdłużej. Po prostu daj sobie spokój. Jeśli dostaniesz karę, to nie będziesz mógł iść na tarka, wtedy mnie też nie pozwolą. Jeśli jej nie odzyskam, to ty dostaniesz karę, a ja bez ciebie nie pójdę. Wesson zamachał rękoma, próbując utrzymać równowagę. Poza tym nie powinnaś wracać bez ryby, a tamta duża wciąż pewnie jest na haczyku. Krin może zrobić następną wędkę, rzekła Ta Tata mnie nie ukaże. <grym>, przynajmniej nie za surowo. Po krótkiej chwili dodała nerwowo: Nie chcę, żeby coś ci się stało. Nic mi nie jest, odkrzyknął Wesson. A ty ciągle dostajesz karę. Od dwóch tygodni nie byliśmy na targu. Tak mi się nudzi. Potrzebuje następnej książki. Poza tym, Jejer mówi, że przyjedzie mag. Dziewczyna odrzuciła jasny warkocz na plecy i otarła pod czoła, zostawiając tam błotnistą smugę. — Ta, jasne. Wiesz przecież, że żadni magowie nie przyjeżdżają nigdy do Benbrick. Nic nie pojawia się nigdy w Benbrick, a Jejer nie wie wszystkiego. — Tata kolegi kuzyna Jejera opiekuje się w tym tygodniu stajnią — odparł Weson. — Podobno Donaldson Fregan powiedział, że wędrowny kupiec dał mu kilka monet — aby zarezerwować boks dla maga, który przybędzie ze wschodu. Dia przewróciła orzechowymi oczyma. To oczywiste, że przybędzie ze wschodu, znikąd indziej przecież by nie mógł. Uch, chyba, że pojawiłby się z południa albo z północy, stwierdził Weson z lekkim uśmieszkiem, klękając na oślizgłych kamieniach i pochylając niebezpiecznie nad wartką wodą. Na południu nie ma niczego poza pustkowiem, a z północy przyszedłby jedynie szaleniec. Przynajmniej tak mówi tata. Zobaczył, że dziewczyna zaciska pięści, niecierpliwie obserwując podejmowane przez niego próby odzyskania nowej wędki jej brata. No wiesz, zaczął z wysiłkiem, bo wychylał się mocno, by palcami musnąć końcówkę wędki. Na szczęście dla nich utknęła pomiędzy dwoma głazami i nie umknęła z nurtem, kiedy wielka ryba połknęła przynętę i wyrwała drążek z ich wspólnego chwytu. Mak musiałby być chyba szalony, żeby przyjechać do Bembryk. Mruknął i w tej samej chwili głaz pod jego lewym kolanem bujnął się. Zimna woda wdarła się łesonowi w nozdra, paląc go w nosie, gdy wpadł twarzą w nurt. Miotał się i odpychał od kamieni z tego dna, próbując wystawić głowę nad powierzchnię. Wreszcie stanął na nogach i wyłonił się z płytkiej, lodowatej rzeki, choć wcześniej trochę cieczy dostało mu się do gardła. Kaszlał i krztusił się ku sporej uciesze przyjaciółki. Dia trzymała się za brzuch, śmiejąc histerycznie. Wymierzyła w niego palec. Powinieneś się zobaczyć. Nigdy nie widziałam, żeby ktoś nurkował z większym wdziękiem. Weson odsunął sobie z twarzy mokre karmelowe loki. Skleiły się nieprzyjemnie z jednej strony, przez co Dia wybuchnęła kolejną falą chichotów. Klepnął dłonią w powierzchnię, po czym ruszył przez sięgającą mu do pasa wody, by oswobodzić wędkę tkwiącą w szczelinie między kamieniami. Gdy już ją trzymał, poczuł, że coś ciągnie za drugi koniec. Zobacz, powiedział z szerokim uśmiechem, próbując utrzymać szarpiący się ciężar. Przynajmniej mamy rybę. Targając wspólnie największą rybę, jaką kiedykolwiek schwytali, Wesson i Dia dreptali z powrotem do chaty, w której dziewczyna mieszkała wraz z rodziną. Jej matka miała solidny fach i prała dla miejscowych, starszy brat zaś wykonywał zlecenia dla ludzi z miasteczka. Choć tak naprawdę nie było to miasteczko raczej wioska, lecz wszyscy lubili nazywać ją szumniej. Natomiast ojciec D.I.… Cóż, Weson tak naprawdę nie wiedział, czym mężczyzna się zajmuje. Wydawał się wiecznie przesiadywać nad piwem. Gdy się napił, nie robił się awanturniczy jak inni. Głównie siedział i patrzył. Nie wrzeszczał, ale też nie mówił wiele. Gdy jeden jedyny raz Weson zapytał o niego, matka D.I. powiedziała, że ma on demony do wypędzenia. Cokolwiek to znaczyło. Na pewno nie wyglądał na łowcę demonów, ale przecież Weson nigdy nie widział takiego łowcę. Chłopak już od jakiegoś czasu podejrzewał, że mężczyzna ma nie po kolei w głowie, ale nigdy nie wysłowił tej myśli. Dwoje doświadczonych rybaków z plaśnięciem rzuciło wodną bestię na ławkę stojącą obok studni. Dia zaszczyciła Wesona promiennym uśmiechem. Dzięki Wes, tata tak się ucieszy z naszego połowu. Weson uśmiechnął się. Co jasne. Nie ma za co. Nie przypuszczał, by ojciec Dee mógł się ucieszyć z czegokolwiek. Wydawał się zauważać jedynie to, co było nie w porządku. Muszę wrócić do domu i się przebrać, zanim mama mnie zobaczy. Słuchaj, gdybyś przyniósł tu swoje ubranie, pomogłabym ci je wyczyścić, żebyś nie wpadł w tarapaty. Weson wzruszył ramionami i przemoczonym butem kopnął kamyk. A, zapewne minie kilka dni, zanim skóra wyschnie, i miał nadzieję, że nie skurczy się za nadto. Zapamiętał sobie na noc wcisnąć do butów kamienia, aby zapobiec takiej tragedii. Spróbuję. Nie wiem, czy zdołam wrócić, zwłaszcza jeśli matka mnie złapie. Ostatni jest w kiepskim nastroju. Dia ścisnęła go za rękę i uśmiechnęła się. Spotkajmy się jutro na drodze. Pójdziemy na tarki i znajdziemy nową świetną książkę. Później poczytasz mi ją przy obelisku. Weson również się uśmiechnął i skinął głową. Lubił spędzać czas z Dią przy obelisku. Nieważne, jaką książkę wybierze. Dziewczyna będzie siedzieć przy nimi i obserwować chmury lub splatać biżuterię i ozdoby strawy słuchając, jak on czyta. Wiedział, że uważnie śledziła treść, bo co jakiś czas pytała o znaczenie jakiegoś słowa albo prosiła o wyjaśnienia. Czasami nawet znała odpowiedź i było mu miło, że może zaspokoić jej ciekawość. Nauczył je czytać, bo jej rodzice nigdy nie poznali tej umiejętności, a w wiosce nie było szkoły. Sama jednak rzadko oddawała się lekturze, gdy proponował jej, żeby się zamienili, uśmiechała się i mówiła, że nie musi czytać, bo on robi to za nią. Weson naprawdę się cieszył, że to umie. Gdy pokonał już kilka metrów ubitą ścieżką prowadzącą do jego domu, obrócił się i obserwował, jak Dia pokazuje matce potężny połów. Mama Leni miała ciche, łagodne usposobienie i często się uśmiechała, choć Wesonowi zawsze wydawała się nieco smutna. Gdy teraz gratulowała córce, również miała na twarzy ten smutny uśmiech. Następnie zabrała się do oprawiania ryby. Dia przykucnęła obok niej i tuliła wesołe jagniątko, głęboko zanurzając palce w wełnie Lady Bell. Weson uśmiechnął się pod nosem, przypominając sobie dzień sprzed dwóch tygodni, gdy Dia przybiegła do jego tylnych drzwi, ciągnąc za sobą owieczkę. Dziewczyna była tak podekscytowana, że jej uśmiech mógłby rozświetlać noc. Popatrz, Wes, mam zwierzątko. Wiesz przecież, że błagałam mamę o jakiegoś pupila od... chyba od zawsze. Mama mówi, że mogę ją zatrzymać i że jest tylko moja. Nie zjemy jej ani nic. Mama powiedziała, że gdy urośnie, zetniemy sierść na wełnę, ale to nie zrobi jej krzywdy. I mówiła nawet, że zrobi mi z niej sukienkę. Och, może pofarbuję ją na czerwono. Zawsze chciałam czerwoną sukienkę. Wes on miał nadzieję, że matka Dee rzeczywiście ufarbuje sukienkę na czerwono. Ta dziewczyna od tygodni nie przestawała gadać o czerwonych wstążkach Arte i Ren. Prawdę mówiąc, Weson uważał, że Dia wyglądałaby ładnie w czerwonym. Zarumieniwszy się na samą tę myśl, zapamiętał sobie, żeby zebrać tak wiele krzewojagód, ile tylko zdoła. Wszyscy wiedzieli, że najjaskrawszy czerwony barwnik pochodzi właśnie z nich. Minie trochę czasu, zanim nie będzie gotowe do strzyżenia, ale tych roślin nie spotykało się powszechnie w okolicy. Uznał, że trzeba będzie ich wiele na całą sukienkę. Podreptał dalej ścieżką, krzywiąc się przy każdym chlupocie w butach. Nawet jeśli zdoła przebrać się tak, by matka się nie zorientowała, na pewno usłyszy mokre skrzypienie i dostrzeże ślady na podłodze. Podeszwy zebrały już tyle błota, że dałoby się nim napełnić miskę. Uśmiechnął się na tę myśl. Może mógłby je zdrapać i ulepić glinianą figurkę dla di. Powiedziałby jej, że to dowód jego wiecznej przyjaźni. Znów poczuł, jak ciepło wychodzi mu na policzki. Nigdy nie przyzna się Di, co do niej czuje, ale uznał, że to uczucie może być odwzajemnione. Pewnego dnia. Nie, uciął tę żenującą myśl, zanim zdołała się w pełni uformować. Miasteczko Benbrick leżało wśród równin, ale na brzegach rzeki rósł las. Przynajmniej wieśniacy lubili go tak nazywać. Na pewno nie przypominał ogromnych obszarów gęstej zieleni, o których czytał w swoich książkach Wesson. Pisarze twierdzili, że prawdziwe lasy mogą ciągnąć się nieprzerwanie całymi dniami lub nawet tygodniami podróży. Drzewa z książek były wielkie, czasami na tyle, że pięciu lub sześciu mężczyzn mogłoby objąć rękami ich pnia, a wciąż ledwo stykaliby się palcami. Wessonowi trudno było wyobrazić sobie coś tak potężnego. Mógł wejść do tutajszego lasu, pokonać rzekę i wyłonić się z drugiej strony w niespełna dwadzieścia minut. A nie napotkałby drzewa wyższego niż trzech mężczyzn. Pomiędzy skąpo stawionymi pniami dostrzegł dom, a gdy pod palcami zaskrzypiała mu otwierana furtka, przypomniał sobie, że trzy albo cztery razy starał się zapamiętać, by nasmarować zawiasy. W gospodarstwie nie było już dozorcy, aby zajmował się konserwacją i naprawami. Nie wiedział, dlaczego jego matka zwolniła pana Herleja, ale powiedziała, że teraz Wesson będzie musiał wykonywać więcej męskich prac. Matka Di przychodziła raz albo dwa razy w tygodniu, by pomagać w obowiązkach domowych i praniu. Do tego wciąż mieli kucharka, ale poza tym zostali już tylko sami z matką. Dom stał na środku terenu, a kilka mniejszych budynków gospodarczych otaczało tylny dziedziniec z grządkami warzywnymi i zagrodami dla zwierząt. Fasadę domu. Wykonano z żółtego kamienia wydobytego z miejscowego kamieniołomu, któremu zawdzięczała środki do życia większość mieszkańców miasteczka. Front i boczne ściany piętrowej budowli otoczone były ogródkiem, a odlane z najklarowniejszego szkła okna odbijały popołudniowe promienie słońca. Weson czytał kiedyś, że ogrody położone na wschodzie zwykle ocieniano wysokimi drzewami, dekorowano strzyżonymi wymyślnie krzewami. Ale tak luksusowe dzieła ogrodnicze nie były widywane na tych równinach. Jego matka miała małą grządkę polnych kwiatów i wonnych ziół. Weson uważał, że to chyba najmilszy ogród na świecie, choćby dlatego, że jego zapach kojarzył mu się z domem. Skierował się do drzwi kuchennych, ale poruszenie zasłonki w salonie dało mu znać, że został już zauważony. Westchnął ciężko i. Przygotował się na nieuchronną naganę, pamiętał, aby zdjąć zabłocone buty, a później jak najlepiej otrząsnął mokre ubranie, zanim wszedł na chłodny kamień kuchennej podłogi. Przedreptał przez jadalnię i gabinet aż do salonu. Lady Urmela, jego kochająca matka, siedziała przy oknie i wpatrywała się w zadumie w trawnik, który zarósł nieco zbyt mocno i potrzebował przystrzyżenia. Wesson zastanawiał się, czy po odejściu pana Herleja to od niego oczekiwano wypełnienia tego obowiązku. Wątpił, by matka na to pozwoliła, jako że lord nie powinien pokazywać się przy tego rodzaju fizycznej pracy, ale ostatnio sytuacja uległa zmianie. Dobry wieczór, matko! oznajmił, wykonując dworski ukłon, gdy stanął w progu. Nie odpowiedziała od razu. Najwyraźniej zanadto pochłonięta własnymi troskami, w końcu obróciła się ze zmartwioną twarzą do niego, swojego niesfornego syna. Uśmiechnęła się łagodnie, bez żadnego ostrego słowa czy milczącej przygany. Jej niezwykłe zachowanie sprawiło, że chłopak zaniepokoił się jeszcze bardziej. Zawsze próbowała zrobić z niego porządnego szlachcica, a on wiecznie ganiał za przygodami albo psotami. — Łesonie, mój drogi, usiądź proszę — rzekła, wskazując krzesło obok siebie. Zdjęła poduszkę, zanim złożył przemoczone pośladki na siedzisku. Gdy siedział, wciąż nie był w stanie położyć płasko stóp na podłodze. W wieku dwunastu lat był znacznie niższy od większości rówieśników. Nawet Dia przewyższała go o kilka centymetrów. Lecz miał nadzieję, że wkrótce uda mu się wystrzelić w górę. Już teraz ludzie często brali go za dziewczynkę, a niski wzrost wcale mu nie pomagał. Czy wszystko w porządku, matko? Lady Urmela była nieco starsza niż rodzicielki jego rówieśników. Przeżyła prawdziwą historię miłosną zakończoną tragedią. Zwlekała ze ślubem dłużej niż zazwyczaj kobiety o jej pozycji, ale wiedziała na kogo czeka i nie chciała innego. Rodzice Wesona pochodzili z pomniejszych domów. Poza tym ojciec jako drugi syn niczego nie dziedziczył. Pragnąc zdobyć stałe dochody i okazję do podniesienia renomy własnego domu, kupił patent oficerski w armii. Oboje odkładali ślub aż ojciec wróci z rocznej służby. Wtedy pobrali się, ale zanim matka zdążyła zajść w ciążę, podporucznik Set otrzymał rozkazy, żeby zgłosić się na półwysep południowy. Cztery lata później wrócił jako kapitan, a po kolejnym roku zostali pobłogosławieni chłopczykiem. Szczęśliwa rodzina mogła nacieszyć się ośmioma dobrymi latami, zanim ojciec Wesona zginął tragicznie podczas wypadku w kamieniołomie. Matka chwyciła dłoń syna w swoją, którą uznał za zbyt szczupłą i zimną. Ujął jej chłodne palce, jakby był w stanie ogrzać je czystą siłą woli. Wesonie? Domowi nie powodzi się dobrze, oznajmiła beznamiętnie, bez żadnych wstępów. Obawiam się, że być może. Już niedługo nie będziemy go mieć. Co? wypalił chłopiec. Ale przecież jesteśmy domem set, zawsze nim będziemy. Serce zaczęło mu galopować, a myśli próbowały za nim nadążyć. Urmela westchnęła i odsunęła mu z twarzy zbłąkany karmelowy lok. Przykro mi, łesonie, rada szlachecka poddała nas weryfikacji. Nasze finanse spadły poniżej dopuszczalnego poziomu. Kilka miesięcy temu otrzymałam wiadomość, że jeśli do końca roku nie powiększymy majątku, dom ulegnie rozwiązaniu. Ale ja nie rozumiem. Zaczął wesson, lecz przerwał, widząc nagane w oczach rodzicielki. Przepraszam, matko, rzekł, zanim wrócił do wcześniejszej myśli. Zdaniem Lady Urmeli, lord powinien wypowiadać się stosownie albo milczeć. Nie rozumiem, matko, dlaczego nie powiedziałaś mi o tym wcześniej? Nie pojmował konwenansów i polityki, nie znał się też zbytnio na działaniach Rady Szlacheckiej, ale wiedział, że Dom jest ważny i że był ważny dla ojca. Wszystkie ofiary poniesione przez rodziców służyły temu, by ich rodzina zyskała szacunek. Dom stanowił sukcesję ojca i Weson miał go odziedziczyć. Matka znowu ścisnęła mu dłoń i rozejrzała się po salonie. Był to jej ulubiony pokój, zdaniem łesono, odzwierciedlał jej osobowość. Otwarty na inne pomieszczenia, lecz urządzony pięknie. Ciepłe słoneczne żółcie i chłodne niebieskości w odcieniu nieba ożywiały meble z ciemnego drewna klonowego rzeźbione w łagodne krzywizny. Na kominku stały dzbanówki, koszyki i obrazy, które łeson stworzył przez lata. Wielu członków jej klasy społecznej pogardzałoby taką wystawką, ale Urmela była dumną i czułą matką. Nie chciałam cię martwić, Wesonie, odparła w końcu. Nie zdołałbyś nic zrobić, by temu zapobiec. Jesteś jeszcze młody i prowadzenie spraw domu wciąż stanowi moją odpowiedzialność. Z tego powodu zgodziłam się na zamąż pójście. Moment! Zamierzasz wziąć ślub? Zawołał. Z kim? I co z ojcem? Urmela popatrzyła na Wesona smutnym wzrokiem. Minęły niemal cztery lata, Wesonie. Zawsze będę kochała twojego ojca. Miałam szczęście, że mogłam wieść z nim wspólne życie. Nie wszyscy mogą powiedzieć coś podobnego, a odpowiadając na pytanie z kim, to brałam udział w negocjacjach z Lordem Greatem Prisitusem z Wogn na Półwyspie Południowym. Jest wdowcem z dwiema córkami na wydaniu. Lord Great jest trzecim synem i nie posiada własnych nieruchomości, jednak zgromadził skromny, lecz godny szacunku majątek z handlu tkaninami. Czy go kochasz? Spytał Wesson, chwilowo skupiony wyłącznie na jej szczęściu. Matka uśmiechnęła się i znowu chwyciła go za rękę. Nie, mój drogi. Nigdy go nie spotkałam. Baron Argol prowadził negocjacje w naszym imieniu. To chyba miło z jego strony, mruknął chłopiec nerwowo, wygładzając mokre loki. Zapewne. Choć nie powinieneś uznawać, że jego pomoc wynika z jakiegokolwiek poczucia altruizmu. Argol doznałby uszczerbku na reputacji, gdyby dom w jego baronii uległ rozwiązaniu, zwłaszcza w takich okolicznościach. Rada szlachecka nie jest znana z wyrozumiałości lub współczucia, jednak wyższe sfery patrzą krzywo, gdy owdowiała lady i jej nieletni syn podlegają wykluczeniu nawet w najniższych domach. Westchnęła i wstała z krzesła, by podziwiać kolekcję ustawioną na kominku. Baron już od pewnego czasu naciskał na mój ożenek. Odkładałam to zdecydowanie zbyt długo, nie potrafiłam znieść myśli, że ktokolwiek mógłby zająć miejsce twojego ojca. Łeson spuścił wzrok i wpatrywał się w swoje bose stopy. Też nie podobała mu się perspektywa innego mężczyzny zamiast ojca, ale chciałby, matka była szczęśliwa. Co to oznacza dla nas? Czy przenosimy się na półwysep południowy? Urmela obróciła się z powrotem. Nie, syn. Lord Greight. Przekaże zarządzanie swoimi sprawami na południu, małżonkowi swojej starszej córki, gdy ona za niego wyjdzie. Jak rozumiem już od jakiegoś czasu sposobie owego młodzieńca do takiej roli, baron wyraził zgodę, aby lord Grey rozciągnął swoje interesy tu na argol. On i jego młodsza córka, która jeszcze nie ma zalotnika, przeniosą się tutaj. Przyjadą w przyszłym tygodniu. A co z domem set? W rozmowach z nim matka i ojciec zawsze podkreślali znaczenie ich domu i przypadającą na Wesona odpowiedzialność, by dbał o jego powodzenie, gdy kiedyś zostanie lordem. Urmela przekrzywiła głowę i odwróciła wzrok. Dzięki połączeniu obu domów będziemy mogli utrzymać pozycję. Rada szlachecka pozwoli ci zachować tytuł, dopóki nie będziesz zdolny do założenia własnego domu. Obawiam się jednak, że wszelki pozostały nam majątek zostanie wchłonięty przez dom Prisitus. Baron Argol zapewnił, że przynajmniej nieruchomość tutaj w Benbrick pozostanie przy domu Set i będziesz mógł zgłosić do niej roszczenia, gdy zgromadzisz odpowiednie środki. Ale jak mam je zdobyć? Jeśli po twoim ślubie wszystkie pieniądze przejdą na Lorda Greyta, to nic mi nie zostanie. W wieku dwunastu lat Wesson nie szczególnie znał się na interesach, ale wiedział, że aby zacząć je prowadzić, potrzebny jest kapitał. Matka popatrzyła na niego smutno. To błędne koło Wesonie. Obawiam się, że będziesz zmuszony szukać sobie własnej drogi w świecie. Nie znam lorda Greyta i nie wiem, czy jest szczodrym człowiekiem. Nie powinieneś jednak pokładać nadziei w takich fantazjach. Po chwili dodała bez entuzjazmu. Być może będzie pragnął własnego dziedzica. Wciąż jeszcze jestem w odpowiednim wieku, by mu go dać. Weson nie wiedział, co odpowiedzieć. Nigdy nie zastanawiał się, co będzie robił, gdy zostanie głową swojego domu. Zakładał, że przejmie rodzinne interesy, ale nie miał pojęcia, na czym one polegają. Wyglądało jednak na to, że nie będzie czego przejmować, nie mógł na nic liczyć. Urmela kolejny raz wzięła go za ręce: „Męsoń, jesteś błyskotliwym chłopcem. Nie mam wątpliwości, że osiągniesz sukces w swoich przedsięwzięciach. Twój ojciec też był takim człowiekiem i stworzył dla nas dobre domostwo oraz szanowany dom. Położyła mu chłodną dłoń na rozgrzanym policzku. Zmarł zbyt wcześnie, mój ukochany. Nie życzyłby sobie, żeby się rozpaczał. Mogę zostać żołnierzem, jak on, zasugerował bez przekonania. Nie przepadał za walką i bronią w przeciwieństwie do wielu chłopców w jego wieku, choć przyznawał w duchu, że w sporej mierze było to spowodowane ich przewagą wzrostu i siły. Urmela uśmiechnęła się z czułością. Być może tak się stanie, ale w takim przypadku będziesz wykształconym żołnierzem, a teraz idź doprowadzić się do porządku. Wciąż musisz poćwiczyć rachunki i nie zapominaj, że masz do napisania wypracowanie o niespójnościach pomiędzy kursem praktycznym Bordonta metodą postępowania, a zasadą dostrojenia Gervaisa. Wesson jęknął i zsunął się z siedziska. Obciągnął pogniecione okres spodnie, które przykleiłem mu się do pośladków i choć starał się zrobić to dyskretnie, poniósł sromotną porażkę. Jego zażenowanie zelżało, gdy dostrzegł, że matka pozwoliła sobie na lekki uśmiech. Z jego kłopotliwego położenia skłonił się dwornie i obracał właśnie, by wyjść, gdy matka zatrzymała go lekkim muśnięciem w bark. — Proszę — powiedziała, podając mu małą sakiewkę. — Co to jest? — Na jutro na targ. Chłopiec pokręcił głową i wyciągnął dłoń, by zwrócić sakiewkę. — Matko, nie mamy pieniędzy — pogładziła jego wilgotne loki. — Nie bądź nie mądry, mój drogi. Możemy pozwolić sobie na kilka smakołyków i nawet książka albo dwie, jeśli tylko będą w rozsądnej cenie. Ciesz się jutrzejszym dniem wraz z DIO i póki co zostaw sprawy finansowe mnie. W przyszłości będziesz miał mnóstwo okazji, żeby się nimi martwić. Weson uśmiechnął się i podziękował matce, ale nie pozbył się poczucia winy wywołanego tym, że wziął monety. Wiedział, że próbowała po prostu poprawić mu nastrój. Gdy pierwszy stopień zaskrzypiał pod jego ciężarem, nagle uświadomił sobie, Dlaczego zwolniła pana Herleja? Skarcił się w duchu, że nie pojął tego wcześniej. Od jak dawna zamartwiała się stanem domu? Na tyle długo, że nieruchomość niemal uległa zaniedbaniu. Przez cały ten czas cierpiała samotnie, choć on powinien ją wtedy wspierać i pomagać w radzeniu sobie z problemami. Wprawdzie zdołała znaleźć rozwiązanie, ale Weson nie był pewien, czy jest ono do przyjęcia. Nie podobała mu się koncepcja, że matka zwiąże się z mężczyzną, którego nie zna. A co jeśli ona znienawidzi lorda Greyta? Co jeśli szlachcic nie będzie dla niej dobry? Weson nigdy nie zniósłby myśli, że ktoś mógłby skrzywdzić jego matkę, nawet gdyby był lordem albo królem. Zamierzał właśnie wejść po schodach, gdy kucharka zatrzymała go porozumiewawczym spojrzeniem. Podała mu kubeł z parującą wodą, za co był jej bardzo wdzięczny. Dźwigając oburącz naczynie, wszedł z wysiłkiem po stopniach, głęboko pogrążony w trudnych myślach. W miednicy do prania stojącej na środku jego pokoju znajdowała się już letnia woda. Zrzucił z siebie mokre ubranie, wylał zawartość kubła do większego naczynia, a później usiadł w wodzie sięgającej zaledwie na tyle, by zakryć mu pośladki. Być może poczułby zażenowanie, że wciąż mieści się w tej miednicy, gdyby nie utrzymywał się w tak posępnym nastroju. To niechłodna, klejąca się skóra czy rzeczny szlam tkwiący w szczelinach ciała i niewymownych miejscach, tak? Wyprowadzały go z równowagi, jego myśli zajmowała troska o matkę i niepewną przyszłość. Wiedząc, że nie zdoła się już wymknąć, umył się i ubrał, a potem zabrał do lekcji. Choć nigdy nie miał pełnoetatowego nauczyciela, jego matka była dobrze wykształcona i udawało się jej prowadzić jego edukację od czasu śmierci ojca. Wędrowny nauczyciel z Mailon pojawiał się co kilka miesięcy, by sprawdzać, czy Weson jest na bieżąco z materiałem i sugerować nowe tematy. Większość wiedzy chłopca. Pochodziła jednak z czytanych przez niego książek i z chęcią dzielił się nią z Dią. Zastanawiał się, czy Lord Great ceni sobie naukę w równym stopniu, jak on i matka. Być może mężczyzna weźmie go nawet pod swoje skrzydła jako ucznia, by pewnego dnia również mógł zostać człowiekiem interesu. W połowie wypracowania chłopiec westchnął i schował twarz w dłoniach. Co ma powiedzieć Di? Ostatecznie nie zostanie szanowanym lordem, będzie panem na niczym. Jakiś dziwny człowiek i jego córka wprowadzą się do tego domu, a on nie mógł nic na to poradzić. Jeśli szlachcic okaże się równie sprytny, jak przedsiębiorcy z czytanych przez Wesona książek, to zrobi wszystko, co w jego mocy, by pasierb niczego nie osiągnął. Później zaś zatrzyma nieruchomość, którą chłopiec miał odziedziczyć. Bez żadnego majątku Weson nigdy nie dostanie się na uniwersytet. Nie zdoła nawet kupić patentu oficerskiego w wojsku. Gdy tego wieczora kładł się spać, nękały go trwożliwe myśli. Ciskał się i obracał gwałtownie z boku na bok, aż wreszcie zapadł w niespokojny sen. Stopy szybko opadały na chrzęszczące liście i połamane patyki. Mroźne powietrze paliło mu krtań, gdy ze świstem przepływało nadmiernie obciążonymi drogami oddechowymi. Kamienie wbijały mu się w stopy, a suche gałęzie smagały nagie nogi. Dlaczego nie był ubrany? Nie miał czasu się nad tym zastanawiać. Musiał uciekać. Przed czym? Dlaczego biegł? Ledwo widział na kilka kroków przed sobą. Mrok był tak gęsty, że obawiał się, iż wyssie mu dusze z ciała. Pośród zwarcie rosnących drzew mogło ukrywać się cokolwiek ale nie poświęcał myśli temu, co miał przed sobą, bo nie chciałby by doścignęło go to, co podążało za nim. To tam znajdowało się prawdziwe niebezpieczeństwo. Został nagle zaatakowany z góry przez huragan piór i szponów. Upadł na wilgotną, pokrytą ściółką. Ziemia, gdy znowu zerwał się na nogi dotychczasowa noc, stała się dniem. Stał na szczycie wzgórza wznoszącego się nad doliną spowitą mgłą. W każdym kierunku biegły koryta rzek. Jednak nie płynęła nimi woda, tylko ogień. Strumienie żółtych, czerwonych i niebieskich płomieni smagały powietrze. Żar buchał mu w twarz, a włosy zaczęły skwierczeć. Smród spalenizny został porwany przez falę popiołu. Kra! powyżej na samotnej gałęzi martwego drzewa siedział kruk. Kra! zawołał, ale kraina nie odpowiedziała. Po drugiej stronie doliny leżały nie rzeki, lecz miasta. Dziesiątki oblężonych miast, w których gorzał ogień, waliły się budynki. Żołnierze zalewali ulice, a mężczyźni, kobiety i dzieci umierali wspólnie oraz samotnie. Kra! Krzyknął kruka miasta zadrżały. Cienie padały z dachów i skradały się z zaułków, ogarniając żołnierzy i spowijając wszystko mrokiem. Worywisty wiatr uderzył go raptownie z tyłu. Sól i wilgoć przylgnęły mu do skóry. Obrócił się, by dostrzec jego źródło, i oto leżał przed nim rozległy ocean. Nigdy dotąd nie widział morza, lecz nie miał wątpliwości, że ma je teraz przed sobą. Za szaro niebieskim bezmiarem widniał las pałaców, i na jego oczach na każdy z nich padł cień. Kra! Dwa. Wciąż było ciemno, gdy Weson się obudził. Chłodny wietrzyk wdzierał się do jego sypialni przez lekkie, letnie zasłony. Wzdrygnął się na myśl, że miałby postawić pose stopy na zimnych deskach podłogi. Czuł jednak zew natury i musiał na niego odpowiedzieć. Gdy już sobie ulżył i dokonał porannej ablucji, skierował się do kuchni na śniadanie. Kucharka ugniatała ciasto pulchnymi dłońmi. Uświadomił więc sobie, że będzie musiał chwilę zaczekać na zaspokojenie głodu. Próbował nie wspominać niepokojącego snu zmienionej nocy, ale za każdym razem, gdy zaczerpywał powietrza, czuł woń płonącego świata. Nigdy dotąd nie spotkał się z taką destrukcją, na jaką można było się natknąć, tylko na kartach czytanych przez niego książek. Weson wiedział, że nie było to prawdziwe, ale nie potrafił otrząsnąć się z wrażenia grozy, lęku. I bezradności, jakie sen zaszczepił w jego młodym umyśle. Choćby dlatego czuł ulgę, że mieszka w cichym staroświeckim miasteczku Benbrick, gdzie nigdy nie dzieje się nic interesującego. Czekając na podanie śniadania, próbował rozciągać wilgotne buty, które oblepione błotem zaczęły już sztywnieć i skurczyły się nieco zbyt mocno. Warknął w duchu, przypominając sobie postanowienie z poprzedniego dnia, by wypchać je kamieniami. Podreptał do zagród mieszczących nieliczny żywy inwentarz dostarczający domostwu mleka, wełny i jajek. Zwierzęta wydawały się tego dnia nietypowo niespokojne i odsuwały się od niego. Jakby był kojotem zakradającym się do ich schronienia. Lesson zastanawiał się niewesoło, czy one również wyczuwają smrodliwy, wyobrażony dym z jego koszmaru. Wiedział, że raczej są świadome jego zaniepokojenia w związku ze zbliżającym się ślubem matki, oraz mającym nastąpić później przejęciem zdobytego ciężką pracą majątku ojca, czy raczej tego, co z niego zostało. Kucnąłby zebrać kilka jajek, słysząc, jak niektóre kury gdaczą i skrzeczą na niego. Zwykle te ptaki zachowywały się dość towarzysko i kręciły mu się wokół nóg, w oczekiwaniu na przysmagi, ale nie dziś. Kiedy sięgał po ostatnie jajko, dostrzegł kątem oka błysk brązu i czerwieni. — Wesson podniósł dłonie, żeby zakryć twarz. Pazury i dziób rozorały mu skórę. Serce przyspieszyło, kiedy protesty koguta przypominały mu o przeżytym koszmarze. Wreszcie zdołał zrzucić ptaka z głowy, lecz zaraz potem uświadomił sobie, że upuścił przy tym jajka, które kleistą masą pokryły zmaltretowane już wcześniej buty. Stęknął i niepewnymi dłońmi zerwał kilka liści rosnących pod ścianą kurnika. Nie spuszczając z oczu okropnego koguta, starł białko z butów. Idąc do studni, by się opłukać, obejrzał odniesione rany i uznał, że żadne z zadrapań nie jest na tyle głębokie, by wymagało szycia. Kiedy wracał do domu, zastanawiał się, czy kogut smakowałby lepiej jako składnik zapiekanki, czy też upieczony narożnie. Tak mocno pogrążył się w zadumie, że przestępując kuchenne drzwi nie zauważył kucharki. Zderzył się z krągłą kobietą, sprawiając, że nie tylko upuściła na podłogę połowę ciepłych bułeczek, lecz także przechyliła dzbanek ze świeżo wyciśniętym sokiem z owoców berberysu. – Ach, ty niecnoto! – zawołała. – Łesonie, wpędzisz mnie do grobu! – wskazała bałagan na podłodze. – To będzie dla ciebie. Dzięki temu nauczysz się patrzeć, jak idziesz. Wiecznie zagubiony w myślach. Zaczęła znowu krzątać się po kuchni, mamrocząc coś pod nosem o bezrozumności młodych chłopców. Weson popatrzył na przemoczone sokiem bułki i westchnął. Pochylił się, żeby podnieść swoje śniadanie, i zaczął zawijać je w kuchenną ścierkę. Wstając, uderzył głową o krawędź blatu. Kucharka znowu zbeształa go za nieuwagę, a on, czując jak pieką go oczy od łez, potarł obolałe miejsce, w którym na pewno zrobi się głus. Przepełniony frustracją, Weson wcisnął sobie zawiniątko z bułkami, za pas i pośpiesznie umknął za drzwi. Dia czekała na skrzyżowaniu i na pewno nagada mu za każdą minutę, jaką będzie musiała tam przez niego spędzić. Poczuł ulgę, gdy zdołał dotrzeć do celu, nie przewracając się po drodze na twarz, ani nie zbaczając w niewyjaśniony sposób ze ścieżki, by nadziać się na przypadkowy słupek w płocie. Uśmiechnął się. I przywitał z przyjaciółką, starając się jak najlepiej ukryć odczuwany niepokój. Wesoły uśmiech Di był wszystkim, czego potrzebował, by dzień stał się dla niego lepszy. Odetchnął z ulgą, gdy powoli schodziło z niego napięcie. Chwilowa radość okazała się jednak krótkotrwała. Bo kiedy wyciągnął z zapasa zawiniątko z bułkami, uświadomił sobie, że jeden róg ścierki musiał się wcześniej wysunąć i zawartość wypadła po drodze. Została mu tylko fioletowa paćka, która po części wsiąkła w tkaninę. Wygłodniałym, pełnym rozpaczy wzrokiem obejrzał się na ścieżkę, którą przyszedł, a Lady Bell zaczęła skubać przemoczoną szmatkę w jego dłoni. — Nie rób takiej smutnej miny łez, powiedziała z uśmiechem D.I.A. — i tak nie chciałbyś jeść takiej brei. Mama zrobiła ciastka jabłkowe, przyniosłam ci jedno. Chłopiec był za duży, by płakać, ale gdy przyjaciółka podawała mu ciepłe ciastko, miał wrażenie, że zaraz się rozryczy. Wgryzł się w złotą, kruchą skorupkę, poczuł słodki, cierpkawy środek i uznał, że od tej chwili dzień na pewno stanie się lepszy. Dzięki. Naprawdę tego potrzebowałem. Od rana nic mi nie wychodzi, mruknął przeżuwając kawałek jabłka, a potem odkopnął z drogi kamień. Dia uśmiechnęła się do niego krzywo. Och! Czy zimodzi odwiedził cię w nocy? Czuję się paskudnie po tym, jak zsyła na mnie najemroczniejsze sny. Weson przytaknął, nie napotykając jej wzroku. Co gorsza, wcale nie uważam, żeby sobie poszedł. Uśmiech zniknął z jej twarzy. Nie żartuj sobie w ten sposób. Wstałeś dopiero. Ile? Godzinę temu? Twój dzień nie mógł być aż taki zły. Jęknął, ale pokręcił głową i postanowił zmienić temat. To nieistotne. Teraz będzie już znacznie lepiej. Z niemałym poczuciem winy zabrzęczał sakiewką wiszącą u jego pasa. Mam dość, wystarczyło nam na obiad i książkę albo dwie. Dia uśmiechnęła się z podekscytowaniem. Wspaniale! Co będzie tym razem? Historia rodziny królewskiej? spytała ze staranną wymową. Przewodnik zielarski po roślinach występujących w czanerii? Wielkie przygody niezwykłego i niepokonanego wojownika! Zrobiła wypad wyobrażonym mieczem. Weson prychnął na ten pomysł. Nikt nie jest niepokonany, dia. To nie musi być prawdziwa opowieść, Wes. Chodzi o rozrywkę. Przygody byłyby nudne, gdyby wszystkie przedstawiano realistycznie. Wtedy wcale nie zdawałyby się przygodami, skrzywiła nos, jakby wywąchała coś nieprzyjemnego. Wtedy byłyby po prostu jak życie. Chłopak przyznał jej rację skinieniem głowa, potem zruszył ramionami. Sam nie wiem. Będę musiał zobaczyć, co księgarz teraz przywiezie. Dziewczyna szturchnęła go w ramię. Pewnego dnia zbierzesz największą bibliotekę ze wszystkich lordów w krainie. Weson nic nie odpowiedział, próbując nie myśleć o tym, co naprawdę stanie się. Pewnego dnia. Na targu już roiło się od ludzi. Wprawdzie ranne ptaszki przebrały już ofertę, ale ci, którzy przybyli później nadal pośpiesznie rozstawiali stragan. Co tygodniowe targowisko zawsze organizowano na centralnym placu, na którego jedynym końcu stał ratusz służący również za areszt i dom burmistrza, na drugim świątynia stwórcy, pełniąca również rolę lecznicy i sklepu zielarskiego, pomiędzy nimi zaś znajdowała się gospoda czyli po prostu sklep wielobranżowy ze stołem i trzema taboretami w rogu. Wszystkie drogi w Bembryk i wokół niego były bite, jedynie plac wybrukowano. Mieszkańcy znużyli się wyciąganiem wozów z błota po najlżejszej mrzawce. Stojąca na środku starannie wyrzeźbiona podobizna pierwszego burmistrza zawdzięczała swą wspaniałość wielu utalentowanym rzemieślnikom pracującym przed laty w kamieniołomie. Posąg podobno miał naturalne rozmiary i Wesson uważał, że przy wzroście zaledwie metra sześćdziesięciu pięciu pierwszy burmistrz nie robił szczególnego wrażenia swoją sylwetką. Zastanawiał się, czy on sam kiedykolwiek przerośnie tę rzeźbę. Wraz z Dion chodzili po targowisku, ciągając za sobą Lady Bell i przyglądali się towarom przywiezionym tu z Mailon i Port-Gall. Niektóre z nich importowano z jeszcze dalszych dzielnic, co nadawało im egzotyczny powab. Choć Bendrick było małe, leżało dogodnie nad rzeką N biegnącą od gór Zigarskich do zachodniego Morza Suelskiego, zatem dzień targowy ściągał wystarczająco wiele artykułów i przyjezdnych, by miasteczko stawało się choć trochę interesujące. Goście nigdy nie zostawali jednak dłużej niż do południa, jako że nie było tu gospody z prawdziwego zdarzenia, a porządna załoga do chwili zapadnięcia zmroku mogła przepłynąć w górę rzeki do większego miasta Isting. — Spójrz, Wes, widziałeś kiedyś coś takiego? — zawołała Dia, wskazując małe stworzenie w wyklinowej klatce. — To jest Vargonetta — wyjaśnił gorzały marynarz stojący za straganem. — Pochodzi z gór Dravgir w południowym Verilu. Niektórzy mawiają, że ich przodkami są smoki. Z nieco nadmiernym dramatyzmem uśmiechnął się bezzębnie do dzieciaków. Weson przyjrzał się niewielkiej istocie. Miała smukłe, pokryte łuską ciało mniej więcej długości jego dłoni i dwukrotnie dłuższy ogon. Gładkie łuski przechodziło od jaskrawo-niebieskich na grzbiecie do morsko-zielonych na brzuchu. Z karku wystawały maleńkie wypustki, pomiędzy którymi rozciągała się szorstka skóra, dzięki czemu trójkątny łepek otaczała swoista skórzasta grzywa. Żółte gadzie oczy przemykały tam i z powrotem, gdy zwierzątko zerkało na przeglądających się mu ludzi. – Wygląda mi na wymyślną jaszczurkę – oznajmił Weson, lecz dostrzegł gniewny grymas marynarza i szybko dodał – ale wciąż robi wielkie wrażenie. Dia pociągnęła go do następnego stoiska, na którym stały starannie rzeźbione pudełeczka i słoiki wypolerowane do połysku. Niektóre znacznie ozdobiono koronkowym wzorem i umieszczono w nich wysuszone kwiaty lub wonne zioła. U góry skołków zwisały bukiety, a Lady Bell węszyła, wyczuwając ich woń niesioną wietrzykiem. Przyjemny aromat kojarzył się Wesonowi z domem. Gdy wreszcie... Dotarli do straganu księgarza, chłopak poczuł się przytłoczony wyborem niemal dwudziestu książek. Handlarz rozpoznał go jako stałego klienta i z chęcią rzucił kilka sugestii. Starszy mężczyzna nawet zaproponował mu układ – dwie książki za pół ceny, jeśli kupi je razem. Jedną poświęcono praktykom prawa zwyczajowego w południowym Aszai, drugą zaś politycznym manipulacjom w kobiecych kółkach robótek ręcznych. Chłopca nie interesował zbytnio żaden z tych dwóch tematów, ale dwie książki w cenie jednej uznał za promocję niemal zbyt dobrą, by ją przegapić. Nagle zobaczył Tomik w czarnej oprawie. Masz opowieści o rycerzu cieni? Zawołał. Słyszał o tej książce już kilka sezonów wcześniej od wędrownego Barda i od tamtej pory pragnął zdobyć egzemplarz. Jakiż szanujący się młody człowiek mógłby oprzeć się legendzie o najpotężniejszej broni króla, jego skrytobójcy i najbrutalniejszym wojowniku, który niczym zjawa przemierza korytarze najpotężniejszych domów, basenu, morza suelskiego, podnosi na duchów sojuszników i niszczy wrogów, w ogóle nie zdradzając żadnych szczegółów na swój temat? To będzie takie ekscytujące, stwierdziła Dia. Tak, to bardzo popularna pozycja, zgodził się kupiec. Wszyscy chcą ten egzemplarz. Obawiam się, że będzie droższa niż tamte dwie razem. Przygnębiony Weson oddał Tomik mężczyźni i wybrał mniej porywający, lecz rozsądniejszy finansowo układ. Uświadomił sobie, że skoro dysponuje ograniczonymi zasobami, będzie musiał zgromadzić jak najwięcej użytecznych informacji, jeśli chce liczyć na przejęcie dziedzictwa i ocalenie imienia rodziny. Przypuszczał, że przyda mu się wszystko, co wiąże się z prawem i polityką, choć przyznawał to z ogromną niechęcią, nie przychodziły mu do głowy żadne okoliczności, w których musiałby wiedzieć cokolwiek o tajemniczym i osławionym rycerzu cień. Miał nadzieję, że pewnego dnia uda mu się jednak przeczytać tę opowieść, podobno bardzo ekscytującą. Och, spójrzłeś, miałeś rację. Tam! Jest! To Mak! Obrócił się i ujrzał wysokiego mężczyznę w średnim wieku, odzianego w ponurą, szarą szatę i stojącego za stolikiem, na którym znajdowały się rozmaite przyrządy oraz akcesoria. Miał włosy spięte na karku, ale mimo to nieporządne, a jego strój wyglądał tak, jakby spał w nim od przynajmniej miesiąca. Niemniej był pierwszym magiem, jakiego Weson kiedykolwiek widziała zatem nigdy dotąd nie przydarzyło się chłopcu nic bardziej ekscytującego. Wraz z Dią podbiegli do stoiska, przed którym kilka osób obserwowało właśnie magiczny pokaz. Miniaturowy, ożywiony strach na wróble tańczył na stoliku, żonglując trzema magicznymi kulkami. Jedna z nich wyglądała jak maleńkie tornado, druga była wirującą sferą przejrzystej wody, trzecia zaś. Składała się z pomarańczowego i żółtego ognia. Starszy czternastoletni chłopiec imieniem Mulden, zdaniem Wesona posiadający intelekt poniżej przeciętnego, pacną ognistą kulkę. Jego dłoń przeszła przez płomienie bez żadnych efektów. — To nie jest prawdziwe! — zawołał Mulden. Mac się roześmiał. — Odkryłeś sekret! Machnął dłonią i cała scena zniknęła. Strach na wróble rozmył się. — To była jedynie iluzja! Oznajmił z dramatyzmem i dobrze młody człowieku bo inaczej zostałbyś bez dłoni hm, Ale lipa prychnął Mulden obrócił się do swojego kolegi Braisa Widzisz mówiłem ci że to nic wyjątkowego to tylko generalista a wszyscy wiedzą że oni są najgorszymi magami Dopiero teraz Leson zauważył ciemnoszary panele z lamówką w kolorze jaśniejszej szarości które Mak nosił na szacie Wiedział, że osoby posługujące się magią stosują oznaczenia wskazujące na ich specjalizację I że szare panele lub ich brak oznaczają generalistów Miał już dość grubiaństwa okazywanego przez starszego chłopca Choć zazwyczaj starał się siedzieć cicho i nie rzucać w oczy Nagle zorientował się, że odezwał się głośno Muldenie nie powinieneś być taki nieuprzejmy Generalista również jest magiem, a każdy mag zasługuje na szacunek I zdecydowanie przewyższa twoją pozycję Mężczyzna cofnął się i obojętnym wzrokiem obserwował rozmowę chłopców. — No patrz! To Lady Setty i jej dziewczyna! — odparł Mulden do wtóru śmiechu swoich przyjaciół. Wesson zrobił gniewną minę i zacisnął pięści. Mulden był wyszczekany, ale Wesson wiedział, że to tylko przechwałki. Słowa protestu zgasły mu jednak w ustach, gdy z tyłu odezwał się głębszy głos. — Co ty mówisz, Muldenie? Znieważasz nie tylko maga, ale i lorda? Weson obrócił się i ujrzał Tomlina Holkoma, miejscowego złotego chłopca, który stał za nimi ze skrzyżowanymi rękoma i rozczarowaną miną. Liczące dziewiętnaście lat Tomlin, był wysoki, przystojny, inteligentny i wysportowany. W zasadzie uosabiał sobą wszystko, co młodzi chłopcy pragną pewnego dnia osiągnąć. Większość czasu Tomlin spędzał na nauce lub pracy ochotniczej w świątyni. Często odwiedzał rozmaite gospodarstwa, gdzie pomagał innym w uprawie ziemi lub zajmowaniu się zwierzętami. Mulden machnął w stronę maga. Marny z niego maka z lorda Seta, marny lord! Przyjrzał się Wesonowi z przesadzoną wnikliwością. W sumie to i we wzroście jest marnyc, nie? Mulden zawył nagle, gdy dia kopnęła go w piszczel. Tomlin wystąpił przed dziewczynę i zmierzył muldena wzrokiem. Lepiej już stąd iść. Psujesz wszystkim przyjemne przedstawienie. Mulden zerknął gniewnie na wyższego chłopaka, po czym skierował wściekłe spojrzenie na Wesona. Wreszcie obrócił się do brajsa. Chodźmy. To i tak lipa. Kiedy Tomlin spojrzał na D. i Wesona, dziewczyna powiedziała. Nie musiałeś tego robić, Tomlinie. Weson poradziłby sobie z nim. Mulden dużo gada, ale jest tchórzem. Na pewno by sobie poradził, ale teraz już nie będzie musiał, odparł Tomlin. Poza tym, jak kazali ci się zachować rodzice, gdy przypadkowo zapędzisz w róg wystraszone zwierzę? Dia nerwowo przekręciła linkę, na której trzymała Lady Bell. No, mówili, żebym zostawiła je w spokoju, ale to nie ma nic wspólnego z Muldenem. On nie jest jakimś dzikim zwierzęciem. W pewnym sensie jest, rzekł Tomlin, zerkając na Wesona. Boi się, że inne zwierzęta, takie jak Mac i Weson, są większe niż on. Ale Weson wcale nie jest większy. Mulden jest od niego dwa razy wyższy. Weson skrzywił się: Wcale nie jest o tym nie dwa razy wyższy. Dziewczyna uśmiechnęła się i figlarnie szturchnęła go w rękę. Och, wiesz o co mi chodzi, Wes. Tomlin wyszczerzył zęby w uśmiechu, ale pokręcił głową. Nie chodziło mi o rozmiary. Weson zostanie głową swojego domu. Jest szlachcicem w przeciwieństwie do Muldena. To dlatego Mulden się go boi, nawet jeśli Weson nie chce zrobić mu żadnej krzywdy. Wydwoje powinniście uważać. Wystraszone zwierzęta potrafią być lekkomyślne i agresywne. Tomlin skinął im głową i przeszedł do innego stoiska, gdzie został wciągnięty w rozmowy z żoną i córką burmistrza. Weson pokręcił głową, myśląc o pewności siebie i swobodzie starszego chłopaka. Popatrzył znów na maga, który wyglądał na znudzonego, a może nawet nieco niezadowolonego. Wcześniejsza kłótnia odstraszyła wszystkich widzów. Miseczka nadatki pozostawała pusta i nikt nie ustawiał się w kolejce po jego usługi. Wesson zerknął na stolik, skąd zniknęły iluzja, a później znowu popatrzył na mężczyznę. Jakie to uczucie? Spytał. Mak zmierzył go szacującym wzrokiem. Lord Set, zgadza się. Wydawało mi się, że powinieneś wiedzieć, ale chyba jednak byłeś za młody, gdy twój ojciec zmarł. Co mój ojciec ma z tym wspólnego? Był żołnierzem, a później nadzorcą w kamieniołomie. Mak przyglądał się badawczo chłopcu przez chwilę, po czym powiedział jak wspomniał twój kolega Mulden, jestem jedynie generalistą. Na dodatek niezbyt potężnym. Nie wypieram się tego. Gdybym był lepszy, nie stałbym tutaj i nie rozmawiał z tobą. Proszę powiedz, nalegał Weson. Moim zdaniem to, co robisz, jest niezwykłe. Jak ci się to udaje? Mak westchnął i oparł się o wóz, który stał za nim. A w zadumie wpatrywał się w pusty stolik. W twoim wnętrzu znajduje się studnia. W tej studni mieści się moc nazywana Wimarą. Jest ona niczym nieskończony potencjał. Może być wszystkim posłużyć do czegokolwiek. Jedyne jej ograniczenia są ograniczeniami użytkownika. Gdy chcę coś stworzyć, dla przykładu kule wody, wyciągnął dłoni w powietrzu nad nią pojawiła się mała obracająca się sfera. Formuję w umyśle to, co chcę ziścić, a później sięgam do studni. Niektórzy mówią, że przedstawiają sobie, jak wyciągają stamtąd pasma mary i tkają z nich zaklęcie. Ja zawsze lubiłem malować, więc wyobrażam sobie, że zanurzam w studni pędzel i kreślę czar. Gdy jest już gotowy, aktywuję go za pomocą mojej woli. Kiedy rzucasz zaklęcie, masz wrażenie, jakbyś wyzwalał na świat część siebie, a świat odpowiada. To niezwykłe uczucie. Fascynujące, uznał Weson. Ale czy możecie wimary różni się od korzystania z rąk? Chodzi mi o to, że jeśli ta wimara stanowi część ciebie, to po prostu. Używasz innej części swojego ciała z tym samym skutkiem. Mak zamknął dłoń i kula wody rozprysnęła się na stole. Chyba w pewnym sensie to prawda, ale używasz wtedy tej części, której nie potrafi wykorzystać większość innych osób. Możemy na rozmaite sposoby wpływać na otaczający nas świat. Nie wszyscy, którzy dzierżą miecz, są wielkimi wojownikami. Nie wszyscy stolarze umieją zbudować domy, nie wszyscy poeci są elokwentni. Moc magiczna bywa zwodnicza. Nie wystarczy na kogoś spojrzeć, żeby stwierdzić, jak potężny lub utalentowany jest, przynajmniej jeśli nie jest się czytaczem. Czytaczem? Powtórzył chłopiec. Mężczyzna przytaknął. To jedyni magowie, którzy potrafią wejrzeć w obecną w nas moc. Widzą jej ilość i proporcje w czyjejś studni. Wielu z nich jest w stanie rzucać zaklęcia obronne i tym podobne, ale w większości to jedynie bierny talent. Dia pochyliła się nad stolikiem zupełnie zauroczona i spytała Czy da się używać wimary bez rzucania zaklęcia? Max skierował na nią stanowcze spojrzenie O tak, zdarzało się, że użytkownicy zabijali samych siebie, gdy wyzwalali czystą moc Jeśli brakuje zaklęcia, to nie ma też ukierunkowania Nie da się sterować wimarą samą siłą woli, a przynajmniej ludzie tego nie potrafią Dia wyszczerzyła zęby w uśmiechu i chwyciła łesona za rękę co masz na myśli? Zapytała Kto inny to umie? Mężczyzna wzruszył ramionami. Nigdy żadnego z nich nie spotkałem. Ale badacze twierdzą, że fe nie używają zaklęć. Zwierzęta i rośliny powstały w wyniku eksperymentów z wimarą na żywych organizmach korzystają z mocy. Przypuszczam, że podobnie byłoby z demonami oraz im podobnymi, gdyby istniały z tego co wiem. Jedynymi posługującymi się wimarą istotami, które wykorzystują zaklęcia są ludzie. Ale większość pozostałych nie kieruje swojej mocy na zewnątrz, z pomocą siły woli, jak my, zmarszczył brwi. Gdy mak pierwszy raz styka się ze swoją mocą, może przebiegać to w sposób dziki i nieprzewidywalny. Po pierwszym użyciu nie może znowu sięgnąć do mocy, dopóki nie zostanie wyszkolony. Dlaczego tak się dzieje? Spytała Dia, opierając się na łokciach o stoliki, składając podbródek na dłoniach. Mak popatrzył na nią, jakby go to zaskoczyło, bo to budzi w nich przerażenie. Coś głęboko w ich wnętrzu, popukał się w głowę, wie, że posługiwanie się niekontrolowaną mocą jest niebezpieczne, zatem owa moc zostaje odcięta. Można na nowo uzyskać do niej dostęp po poznaniu technik koncentracji, które są pierwszymi naukami podczas szkolenia magicznego. A czego uczy się później? Zaciekawił się Weson. Mako obrócił się do niego z wyrazem zadumy na twarzy. Obawiam się, że to wszystko, czym mogę się z wami podzielić tym razem. Rozejrzał się po placu i zaczął nawoływać ludzi, by obejrzeli niesamowite przedstawienie. Nie spoglądał już na Wesona ani na Die, ę. przeszli zatem do kolejnej atrakcji jedzenia. Pomimo trosk, które mocno mu ciążyły, Wesson czuł zadowolenie. Gdy wracali z targu, Diana uciła machając nową czerwoną wstążką, którą jej kupił, a on uśmiechał się za każdym razem, gdy to robiła. Ich radość okazała się jednak przedwczesna, bo zostali zmuszeni do zejścia z bitej drogi. Weson obrócił się, gdy ze skrzypieniem mijał ich wóz podrywający pył, od którego zachciało mu się kichać. Zaraz potem zorientował się, że stoi nad nim mulden. Bryce oraz inny chłopak z ich paczki Zigi trzymali się za nim i wszyscy wpatrywali się w łesona ze złowrogimi zamiarami. Witaj, Damoset, oznajmił Mulden, wyciągając rękę, by chwycić go za kosmyk włosów. Zauważyłem, że na targu wyhodowałeś sobie kręgosłup. Pytanie brzmi, czy jest prosty? Dia tupnęła nogą i weszła pomiędzy nich. Podniosła Muldenowi palec do twarzy. Zostaw go te osiłku. On jest lordem Set. Lepiej to sobie zapamiętaj. Inaczej wylądujesz w dybach. Mulden roześmiał się, a jego kumple mu zawtórowali. Lord Set zginął w kamieniołomie. Nie potrafił nawet wykonać dobrze swojej pracy. Nie mów o moim ojcu, zawołał Weson. Nic o tym nie wiesz. Wiem, że mag ziemi, który zostaje przygnieciony przez głaz, nie jest zbyt dobrym magiem, rzekł Mulden. Weson nie miał pojęcia, o czym on mówi. Nie słyszał o żadnych magach ziemi, którzy zginęli w kamieniołomie. Czy jego ojciec nie był jedynym zabitym tamtego dnia? Nie zdążył spytać. Mulden nagle odepchnął Dię tak mocno, że upadła na ziemię i uderzyła głową o kamień. Zanim łeson zdążył skoczyć jej na pomoc, Mulden chwycił go lewą dłonią za koszulę, a prawą przywalił w oko. Z początku wszystko zdawało się czarne i spokojne, lecz później chłopak zobaczył gwiazdę, a twarz eksplodowała mu bólem. Ktoś się śmiał, gdy wreszcie oczyścił mu się wzrok, uświadomił sobie, że leży na ziemi, a dwóch chłopców stoi nad nim i wyśmiewa się z niego. Zgazł od jednego ciosu, rzucił Bryce chichocząc. To dlatego, że dziewczyny kiepsko znoszą ciosy, skomentował Zigi. Okrzyk po prawej przykuł uwagę Wesona. Dija siedziała na ziemi ze łzami spływającymi po zabrudzonej twarzy i włosami posklejanymi krwią. Stał nad nią mulden. Obejrzał się przez ramię na Wesona i uśmiechnął groźnie, gdy skrzyżował z nim wzrok. Następnie kopnął Diję w brzuch na tyle mocno, że zwymiotowała mu na but. Chwycił dziewczynę za włosy i odciągnął jej głowę w tył. Kiedy podniósł pięść w łesonie coś się poruszyło: coś mrocznego i pięknego. Wołało do niego kusząco, bał się, ale to coś domagało się jego uwagi. Wtedy znów dostrzegł sadystyczne spojrzenie Muldena i w swoim myśle obrócił się ku temu czemuś, co go nawoływało. Tyle wystarczyło. Fala tak potężna, że nie dało się jej w nim zatrzymać, wyrwała się z jego jestestwa. Rozlała się na zewnątrz, wstrząsając z ziemią. Chłopcy zostali gwałtownie ciśnięci na drogę przez niewidzialną siłę uderzeniową. Zigi zderzył się w locie z Lady Bell, a Bryce wylądował twarzą na ścieżce. Choć znajdował się najdalej w jakiś sposób, Mulden przyjął na siebie większość fali. Ledwo ominął samotne drzewo rosnące przy drodze i wylądował dobrych dwadzieścia kroków od niego na rozciągającym się przy ścieżce polu. Nie poruszał się. Ogarnięty szokiem Weson był w stanie myśleć tylko o jednym. Z paniką w sercu obrócił się ku miejscu, gdzie widział ją po raz ostatni. Na szczęście wciąż tam była i wyglądało na to, że niewyjaśnione uderzenie mocy nie wyrządziło jej krzywdy zamrugała z zaskoczeniem patrząc na chłopców, kiedy podbiegł do niej podniosła na niego szkliste oczy. Łesonie, ty jesteś magiem, rzekła. Znieruchomiał, a szalejące w nim myśli w końcu się poskładały. Jestem magiem? Odparł z zaskoczeniem. Wciąż wstrząśnięty po wyzwoleniu mocy uśmiechnął się. Jestem magiem, powtórzył z podziwem. Pomógł i wstać i podtrzymywał ją, aż odzyskała równowagę. Pochyliła się lekko i trzymała za brzuch, ale oddychała miarowo. Na głowie miała jedynie niewielkie rozcięcie, jednak krwawiło ono tak mocno, że większość jej jasnych włosów przesiąkła czerwienią. — Och nie! — zawołała nagle. — Gdzie jest Lady Bell? — Weson wskazał Zigiego leżącego na białej kupce. Dia odbiegła tam, ale przejmowała się tylko cierpiącą owieczką. Zepchnęła Zigiego z Lady Bell, wywołując jęknięcie ze strony nieprzytomnego chłopaka, po czym zanurzyła palce w miękkim futerku. — Och nie! — mruknęła, obmacując desperacko jagniątko. Wesson skupiał się jednak na Zigim. Chłopak nie ocknął się, gdy nim potrząsał. Wesson martwił się, że wyrządził mu poważną krzywdę. Tak był poruszony całym zdarzeniem, że dopiero po chwili usłyszał szlogi. Klęczała przy owieczce i wołała go. Osunął się na ziemię obok niej i zobaczył, że Lady Bell wciąż żyje, ale nie mogło to potrwać długo. Zwierzątko miało zmiażdżony brzuch i krwawiło z pyska oraz z noska. Dia skierowała na niego błagalne, załzawione spojrzenie. Proszę, Łez, zrób coś, wylecz ją! Co? Jak mam to zrobić? Nie jestem uzdrowicielem. Jesteś magiem! Magowie potrafią leczyć! Nie, Dia, nie wszyscy magowie potrafią leczyć, poza tym i tak nie wiedziałbym jak. Czyli nawet nie spróbujesz? Wpadła w histerię i mamrotała pod nosem o bezużytecznej magii i złamanych obietnicach. Musisz ją uleczyć, łez potrzebuje jej. Chłopiec nie miał pojęcia, jak pomóc Jagniątku, ale wiedział, że musi coś zrobić, jeśli Dia miała mu jeszcze kiedyś zaufać. Nie mógł sobie pozwolić na kolejny nieszczęśliwy wypadek. Położył dłoń na owieczce, bo wydawało mu się to prawidłowe, następnie skupił się, ponieważ ważne sprawy zawsze wymagały koncentracji. Przywołał wrażenie, jakiego ogarnęło, gdy wcześniej wyzwoliła się z niego moc. Poczuł ją w środku rwącą się na zewnątrz. Była to miękkość kwiatowych płatków, woń deszczu i chrzęst żwiru. Były to lód, ogień i dreszcz snu. Moc pragnęła się uwolnić. Weson raz za razem powtarzał jej w myślach, że chce uleczyć jagniątko. Następnie oddychając niepewnie i zdając sobie sprawę, że trzęsą mu się kończyny, wyzwolił ją. Dia i Weson zostali nagle zalani deszczem krwi i poczerwieniałego runa, gdy owieczka eksplodowała. Wnętrzności zawisły na gałęziach drzewa i przykleiły się do ich skóry oraz włosów. Oboje siedzieli w szoku. Pobladła twarz dziewczynki była umazana czerwienią, a szeroko otwarte oczy... Nie mrugały, gdy wpatrywała się nimi w niego. Po kilku sekundach zaczęła drżeć jej warga. Pogrążona w bólu, wstała i zaczęła biec drogą cały czas płacząc i krzycząc. Weson zaczął za nią biec, ale przypomniał sobie o chłopcach. Przeszedł przez drogę i zaczął brnąć przez pole jęczmienia, wciąż zbyt niskiego, by go skosić. Mulden leżał bezładnie na ziemi, ale oddychał. Wesson Zerknął na Bryce'a, ale poczuł dojmującą potrzebę, żeby dogonić Dije. Obrócił się, żeby za nią pośpieszyć, ale zauważył, że nie jest sam. Na drodze stał mak z targowiska. Wesson ruszył w jego stronę, zapamiętując sobie, by na przyszłość bardziej uważać, co się dzieje dookoła. Kiedy wrócił na ścieżkę, dyszał ciężko. Oparł dłonie na kolanach i zastanawiał się, jak to możliwe, że czuje się tak wyczerpany. To moc, powiedział mag. Weson podniósł na niego wzrok. Co? Wyzwoliłeś imponującą ilość czystej mocy. Będziesz musiał odpocząć i coś zjeść, wyjaśnił mężczyzna, wyciągając pasek suszonego mięsa. Chłopiec wyrwał mu go, zanim w ogóle zdał sobie sprawę z tego, że umiera z głodu. Gdy połknął już tę niewielką, niewystarczającą porcję, rzekł: Czy naprawdę jestem magiem? Mężczyzna przytaknął. Na to wygląda, stwierdził beznamiętnie. To żadna niespodzianka, zważywszy pozycję twojego ojca. Co, mój ojciec, ma z tym wspólnego? Nie wiesz, odparł mag bez cienia zainteresowania. Twój ojciec był utalentowanym magiem ziemi. I określenia talent używam tutaj w obu jego sensach. Nie, odpowiedział Weson, po czym dodał słabym głosem mój ojciec był żołnierzem. Nie podobała mu się myśl, że matka go okłamywała, i nie był jeszcze gotów, by uwierzyć w usłyszaną wiadomość. Mężczyzna pokręcił głową, ale nie poprawił go. Czy to pierwszy raz, gdy użyłeś mocy? Aż do teraz nie wiedziałem, że w ogóle ją mam. Mak skinął głową i podniósł u swój plecak w porządku. Wyślę wiadomość do Akademii, żeby po ciebie przyjechali. Zaczekaj, a co z nimi? Odnieśli obrażenia, musisz im pomóc! Nie posiadam zdolności leczniczych, odparł Mac. Nie mogę im pomóc. Lepiej pobiegnij z powrotem do miasteczka i przyprowadź kogoś. A co jeśli to się powtórzy? Wątpię. Jak już Ci wcześniej mówiłem, po pierwszym objawieniu się mocy, do którego zazwyczaj dochodzi, gdy Mac znajduje się w stanie ogromnego stresu, niemal niemożliwe jest kolejne sięgnięcie do niej bez wyszkolenia. Napotkał wzrok Wessona, po czym powiedział bez entuzjazmu Moje gratulacje, Lord Set. Witaj w klasie magów.